No tak, no, jak go obdarli, no to wiesz, nie? Ze skrzydełek, to tak później jest, nie? Dobra, zobaczmy co tu jest. Tu jest jakiś tepik? Nie, tu nie ma żadnego, tu jest jakaś ten, nie? Jest, żeby z kimś coś pogadać? Nie, nic nie ma na razie, dobra. Niewielu mogłoby udźwignąć ciężar twoich grzechów. O, tu jest coś do pogadania. Kolce sięgają głęboko do wewnątrz hełmu. Stanowią część płyty skierowanej w dół. Metalowe pędy wyciągają się do podstawy hełmu i zaciskają na nabijanym ćwiekami skórzanym czepku. Miejsce na głowę nie przewidziano. Czyja to zbroja? Nie, czy to zbroja? To nie jest byle zbroja, a po mistrzowsku wykonane święte naczynie. Może podźwignąć skruszonego grzesznika prosto w objęcia światłości. A po ciemności. Zbroja tak potrafi. A wygląda na zbyt wielką, by się w niej poruszać. Porusza nią siła wiary, nie mięśni. To dawno zapomniana sztuka. Obecnie znana zaledwie najpobożniejszym wybrańcom. Okay. Nadchodzi coś wielkiego. Święta wojna. Wspomnisz moje słowa. Jak inaczej wytłumaczyć to, że kazała mi przygotować taką relikwię? Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Wróciłaś. Odważna jesteś. A co? Stój. Nie. Oczekuje nas. Powodzenia. Niech nowy dowódca straży wyśle oddziały w zastępstwie sił, które straciliśmy w kopalni. A więc wracasz. Vigo twierdzi, że wykazałaś się większą odwagą niż on. O tak. Potrzebuję boskiego błogosławieństwa, aby dopaść jej Lilith. Najpierw trzeba cię uczynić godną błogosławieństwa. Świętej wojny nigdy nie zdołają wygrać niewierni. Ale ja jestem niewierny. Złudzeń. To jest święta wojna. Lilith sprowadziła odwieczny konflikt do sanktuarium. Inarius nas ocali. No nie wiem. Jak mówi proroctwo. Do tego czasu mamy swoje role do odegrania. Udaj się z pielgrzymką do alabastrowego monastyru. Oczyść swą duszę. Wtedy porozmawiamy o błogosławieństwie. Czyli co? Mam się wyrzec niczego? Mogę się przynajmniej na coś przydać. Zajrzyj do ruin na południe stąd. Mapa ujście spełniona się głównymi znacznikami szakami, bla 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 bla, dobra. Okej. Powiem wam tak. Nie chcę mi się męczyć na W2. Tak nic ciekawego nie leci. Gdzie jest mój W1? No, bo tu nie ma nic o dropach. Nic nie leci więcej. Ściemniasz, Arci. Dobra, gdzie są moje potki? Tu sobie zregenerujemy. Dobra, dobra. I teraz tak. Zobaczmy, co tu my mamy. Okej. Okay. Uważaj na siebie. Będę uważał, spokojnie. A, nie.
Mogę w czymś służyć? Uczciwa wymiana. Bardzo uczciwa. Pam, para, para, pam, pam, pam. Dobra. Cyk. Do widzenia. I teraz tak. To jest tutaj. Nie. Co nie? Spadaj, nie, nie. Ja ci dam nie. Buty się nie zmieścisz. Dalej. Jeszcze młoda godzina. Już pół do dziesiątej. To jest ten ziomek. W sumie to zróbmy tego eventu sobie. Czemu by nie? A, to jest to. Się krwi. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. No, ale kurde. Nice. Tutaj to ominiemy. Dobra, jak tu pójdziemy? Czy tutaj w ogóle cokolwiek będzie? Węcik? Czy mi się tylko wydaje? Co to jest? Makabryczna eksplozja? Ciekawe. A, to tutaj jest nawet, tu jest jakaś wiocha.
Nice. Nice, nice. O, lagi. Dzisiaj widzę zalagowione wszystko. Dzisiaj mamy mocne lagi, ludziska. Dlaczego plemię niedźwiedzia przywędrowało tutaj? Wódz usłyszał wezwanie starożytnych, więc odpowiedzieliśmy. Nasze przeznaczenie czeka pod górą i żaden człowiek ani zwierzę nie stanie nam na drodze. Yes. Dobra. Zobacz, co znajdowało się na miejscu zasadzki Kazrów. Zasadzka? Przeklęte bestie! Przepłacę mi za to. Ten łańcuch należał do Namrana. Dziękuję, że mi go zwracasz. Pięknie. Mogę spotkać się z waszym wodzem? Chcesz audiencji u naszego wodza? Zasłuż na to. Ha! Zgładź naszych wrogów. Zapoluj na Kazry z klanu lodu, których pełno na zboczach tej góry. Rozerwij ich ciała na strzępy i przenieś mi ich strzaskane kości. Wtedy być może wódz udzieli ci posłuchania. Okej. Okay. Jak się miewa plemię? Nasz cel jest jasny, ale utraciliśmy zapał. Baltok, czempion wodza, został niedawno zabity. Kazry przywłaszczyły sobie jego broń, legendarny młot Ursusa. Trudno prosić o to kogoś z zewnątrz, ale proszę... Odbierz młot tym plugawym bestiom. Pozostawienie go w ich łapach byłoby obrazą dla poległego czempiona. Ostatni raz widziano go, gdy był wciągany do jaskini w Malnoku. Dobra, powiedz mi o Malnoku. Malnok był tętniącą życiem osadą. Nim z gór zeszli Kazorowi czarnoksiężnicy. Teraz tłumnie gromadzą się tam kozłoludy. Na własne oczy widziałem, jak uprawiają czarną magię. Zanim będziesz mogła przejść do poszukiwania młota Ursusa, musisz rozgromić Kazry. Wielu już próbowało, ale nikomu się jeszcze nie udało. Dobra, opowiedz o młocie. Młot Ursusa pochodzi z czasów, gdy żyliśmy jeszcze na górze Areat. Wówczas dzieci Bulkatosa niosły go do boju przeciwko hordom demonów, które oblegały ich ojczyznę. Nasi przodkowie zawsze odzyskiwali go po śmierci posiadacza, tak jak my to robimy teraz. Nawet gdy go odciągano, Baltok, chociaż ranny, nie chciał wypuścić młota Ursusa z rąk. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak, powiedz mi coś o tych trofeach. Wystawiamy te trofea, aby oddać hołd starożytnym i przyciągnąć ich mądrość. Czaszki przypominają mi, że śmierć zawsze czai się w cieniu. Trzymam miejsce dla jednej czaszki kozłoluda, zwanego Kaulerem Kolekcjonerem. Poluje na północ stąd i żywi się ciałami naszych poległych. Kauler rzuca nam wyzwanie. Gdybyś przyniosła mi jego paskudny łeb, zyskałabyś wielką przychylność plemienia. Zostaw to mnie. Dobra. Dajcie mi sekundę. A, opowiedz mi Kaulerze, jeszcze niech mi popada. Usypało sobie krwawy kopiec z ludzkich ciał. Nasz wódz zakazał wojownikom dalszych prób ubicia go.
Tylko tyle? Unos momentos, unos momentos. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz to nasze drzewko. Tu, 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 tu. Dobra, a jakbyśmy jeszcze raz refundowali sobie punkty? Dobra. Bardziej tu. Tak by musiałoby być. Byśmy dali to tak. I co tu jest? Fundamentalna. Dobra. Tak. Popatrzmy, popatrzmy. Co tu jest? Tu byśmy dali Dasha. Tu tak. Smoke grenade. Dobra, teraz tak. Czego z tego byśmy nie chcieli? Ciekawe. Du, 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 du. Czy ja bym przypakował to właśnie? Dobra, teraz tak. Granat dymny. Sterująca pułapka, ale tego nie chcę. Jeszcze maskowanie. Cały niech będzie, zobaczymy. Dobra. Dobra, ale smoke. Dobra. Tu my tu mamy? Zobaczmy, jak to tam... Pożonglujmy trochę tymi buildami. Smoke grenades. Jakie to takie? Dobra. Teraz tak. Dobra. Tu już mamy kolejny, dobra. I tu mówią, że poison? Zacenie trucizną. Co to? Spójne zacenie? Czekaj. Stopione. Spojone. Bardziej to tak, okej. Okay. Jeszcze jeden punkt nam brakuje, dobra. To sobie przepakujmy w to.
Dobra. Co tam mówicie, że co? Skręć się, dobra. I tak nam brakuje, nie? A, tu jeszcze jest zabójczy jad. Ciekawe, ciekawe, dobra. Dobra, ja bym przypakował. Dobra. I zobaczmy, jak się teraz będzie pykać. 15 do siły, 18 do zręczności. Okej, okej. To jest całkiem spoko armor. Mamy dwa puste. Wszystkie żywioły, szybkości ruchu. Odstęp, spowolnienie obrażenia, ale to nie ma sokieta. Dobra, tu bac. Dobra. Teraz tak. Co tu jest? A, to jest, że na 31. Okej, okej. Strzaskane coś tam. Chodźmy to. Chodźmy tą pielgrzymkę. Zróbmy sobie trochę main disha. O. Wytrzymam zimno na dworze. Jeśli tylko jest cicho. Nigdy nie miej dzieci. Okej. Okay. Jestem jeszcze gotowa. Prosty łuk. Dawać. No co muszę zrobić w trakcie pielgrzymki? Na zachód stąd jest kapliczka, a w niej pewien relikt. Ponoć mierzy się z twoim grzechem. Ocenia cię na ciele i duchu. Wyniszcza cię. Ale wyjdziesz stamtąd oczyszczona, gotowa, by stanąć przed ojcem. Mam nadzieję, że nie ciąży ci zbyt wiele żalów. Dla niektórych takie rzeczy bywają zabójcze. Uważaj, dobrze? Spotkamy się na końcu. Zobaczymy, czy się spotkamy jeszcze. Coś mi możesz powiedzieć o pielgrzymce? Nic dobrego. Straciłem przez nią niejednego żołnierza. Ale oczyści cię przed spotkaniem z Inariusem. Dla kogoś z zewnątrz to prawdziwy zaszczyt. Jeśli można to tak ująć. Points. Okej, dobra, czekajcie. Idzie ze mną? O nie, nie jestem gotowy. A nawet gdybym przetrwał przeprawę, nie wiemy, co znajduje się na końcu. Ale
Myślę, że ty masz całkiem duże szanse. Okej. Naprawdę wierzysz w przepowiednie katedry? Miałem swoje wątpliwości. Kapłani bez przerwy powtarzali, że Lilith powróci. No i powróciła. Chyba mieli rację. To jest tak, ale tu mieliśmy to. Dobra. A co? Wstrzymaj ich! Więcej czasu. Aha, tu mi biegną taka ziomeczka. O, shit! O, po mnie. Nie, żyje. Ale beznadziejnie te skille są. Nie jestem jeszcze gotowa. Nie dam się pokonać. Udało się. To wszystko się udało, ale beznadziejne są te skille. Dobra. Opowiem wam tak. Chyba by było coś innego poszukać. Zobaczmy, co tu w ogóle ciekawego proponują. Gdzie są te? Muszę sobie tutaj to zrobić, dobra. Zobaczmy, co tutaj ciekawego proponują.